Szczerze obawiałem się trochę tego, bo jak przyszedłem na salę, była totalna cisza. Ostatnia moja walka była w Madison Square Garden przy pełnej publiczności. Co prawda nie była to moja zasługa, ale genialnego Gennadiego Golovkina. No ale jak się wychodzi do ringu podczas tak wielkiej publiczności, podczas tak wielkiej gali jak w Madison Square Garden, mechce boksu, no to jednak atmosfera i emocje są dużo większe. Tu musiałem się specjalnie nakręcać. Dobrze, że Lucky Luke, mój kawałek nagrany przez Marka Śledzieckiego, którego pozdrawiam, dał mi po prostu tą werwę. On boksował z mistrzami świata, ma wielkie doświadczenie. Przecież na 24 walki, 4 walki, ma przegrane tylko 3 i on boksował z naprawdę świetnymi przeciwnikami. No i co miał spanikować? To stara wyga, tak? 39-letni zawodnik, już na face to face był w nim totalny spokój. Nawet nie było żadnej walki psychologicznej. Ja próbowałem tam się mrużyć, grozić spojrzeniem, on tak patrzył na mnie, jakby chciał mi, nie wiem, czy on chciał po prostu rozładować tę sytuację, bo często jest tak, że właśnie doświadczeni zawodnicy próbują przez całą tą atmosferę, podczas walki, konferencje, face to face, ważenie, próbują grać przyjaciół, a wchodzą do ringu i później robią to, co robią. No nie wiem, czy tak sobie nie dawał rady. Ciężko mi to oceniać w tym momencie. Musiałbym to zobaczyć. No. Jednak sobie dawał, bo nie przegrał z Krytesem każdej rundy, tylko sędziowie to punktowali. Tak nie wiadomo, bo chyba wychodzi na to, że 2 rundy przegrałem, tak? A 8 wygrałem nawet. No, coś koło tego. Nie dokręcałem trochę ciosów, muszę popracować jeszcze nad siłą uderzenia. Podczas tych przygotowań miałem bardzo duży problem z prawą ręką. Praktycznie w ogóle nie biłem podczas przygotowań. Dopiero ostatnie 2 sparingi zacząłem używać prawej ręki i było to widać, że tak naprawdę to tylko lewe sierpy zaskakiwały mojego rywala, a prawe gdzieś tam się ślizgały i nie byłem perfekcyjny. Każdy chce kończyć walki nokautem, ale nie za wszelką cenę. No. To naprawdę był świetny zawodnik, doświadczony. Zrobił się tam dzisiaj bardziej napalał. No parę razy gdzieś mi tam przykontrował, otarł się dość mocny cios o moją szczękę, więc musiałem uważać. Chciałbym jeszcze zawalczyć we wrześniu. I we wrześniu, może koło Jeleniej Góry w Lublinie, bo jest walka, albo z Mateuszem Asternakiem 18 października. No i chętnie pojadę pod koniec roku gdzieś do Stanów, do Niemiec, gdziekolwiek tylko będzie jakaś konkretna propozycja. Nie, wypadałem.